Cześć, z tej strony Kushi, po raz pierwszy właśnie w tym momencie odpalam Pokémon Let's Go Pikachu. Kupiłem sobie grę w wersji elektronicznej, niestety drożej i niestety bez pudełka, no ale kurczę, w dniu premiery nie ma tej gry w sklepach niestety. Wygląda na to, że w to się gra jednym kontrolerem, także okej, okay, wyciągam tylko jeden. Zaczynamy, moi drodzy, zaczynamy nową przygodę w świecie Pokémon. Okej, okay. Intro jest dobre, już widzę. Intro było w porządku. Dobra, wybieramy sobie oczywiście angielski, polskiego nie ma, jak to tradycyjnie w grach Pokémon. Zaczynamy granie, moi drodzy, w dniu premiery. Ten film pojawia się na moim kanale, także najszybciej jak tylko się dało. Profesor Oak na początek, co my tu mamy? Dobrze cię poznać. Witaj w świecie Pokémonów. Nazywam się Oak. Ludzie odnoszą się do mnie jako do profesora Pokémon. Ten świat jest zamieszkały przez Pokémony. I ludzie wchodzą w interakcje z nimi, używają ich jako swoich kompanów. A ja studiuję Pokémony. To jest mój zawód. A teraz powiedz mi coś o sobie. Jak wyglądasz? O, tutaj trochę moja twarz zasłania te wyglądy, ale i tak widzicie, jak je kliknę. No generalnie ja jestem, jak to mówię, jasny, włosy mam blond, także wybieram tak, jak ja wyglądam. Niestety jak nagrywam, to nie mogę używać ekranu dotykowego, bo on jest włożony, że tak powiem, do nagrywarki. Także muszę sobie wstukać tutaj analogiem swoje imię. Okej, okay. Jest Kushi, jest wygląd wybrany. Zaczynamy przygodę. Powiem wam, że jestem podjarany. I oczywiście starterem będzie Pikachu, bo kupiłem wersję Let's Go Pikachu. Właśnie, rywal. Jak nazwać rywala, słuchajcie? Robiłem ankiety na mojej grupie, na YouTubie też. Myślałem, czy wybrać jakiegoś YouTubera, który też na przykład nagrywa Pokémon Let's Go. Wiem, że Yudi nagrywa. Hikomiko chyba też będzie nagrywał. Myślałem o jakimś nawiązaniu do pierwszej generacji, ale spodobało mi się w sumie najbardziej jedno imię, które ktoś napisał w komentarzach na mojej grupie na Facebooku Team Kushi. Jest to imię Dzban. Podoba mi się po prostu. Ktoś tak napisał w komentarzu na moim poście i spodobało mi się, także niech będzie, że nasz rywal będzie się nazywał Dzban, bo wygląda mi takiego jakoś Dzbana. Ewidentnie. Kushi, mój chłopcze, twoja pokemonowa opowieść przed tobą się no, rozwija. Dobra, ruszajmy. Słuchajcie, ruszamy naszą pokemonową podróż. Ja jestem gotowy. Mam nadzieję, że wy też. Dobra, zaczynamy w pokoju, słuchajcie. Obniżę sobie troszkę kamerkę, to się trochę odsunę też, o. Trochę wychilluję się na tym krześle. Będzie mi tak wygodniej. Co my tu mamy? Jesteśmy koło telewizora. Dobra, chodzę jednym kontrolerem. To jest takie dziwne chodzenie tym jednym kontrolerem, no ale okej, może się do tego przyzwyczaję. Bo generalnie chodzi o to, żeby drugim kontrolerem można było grać na drugą postać, no nie? Ale wolałbym, żeby była też opcja grać po prostu dwoma kontrolerami, tak jak ja tutaj mam przygotowane takie coś. O, nasz rywal właśnie tutaj przyszedł do nas odwiedzić samego rana. Dzban mówi: dzień dobry, Kushi. Czemu tak dziwnie wyglądasz? Idziemy odebrać nasze pierwsze Pokémony od profesora Oaka i zostać prawdziwymi trenerami. Ale zanim zaczniemy, czy przeczytałeś tego e-maila, którego wczoraj ci wysłałem? Zobaczymy się w laboratorium profesora Oaka. Okej, zobaczmy ten komputer i tego e-maila. Jezu, ale mi się dziwnie chodzi tym analogiem. Trochę zajmie, zanim się przyzwyczaję. Dobra, e-mail od Dzbana. O nie, to jest samouczek? Dobra, pomijam to. Schodzimy na dół. Bez samouczka, wiemy, jak się gra w Pokémony. Kurczę, ja jestem takim weteranem. Pokémon Yellow to była moja pierwsza gra w ogóle Pokémon w życiu. Kolega mi zgrał na dyskietkę w podstawówce, na emulatorze. Wtedy jeszcze się dyskietek używało. Co ta mama taka czarna jakaś? Ja nic nie mam do czarnych, ale ja jestem biały, moja mama taka czarna opaliła się po prostu. Na solarium chodzi. A może jestem adoptowany? Kurczę, to jest nigdy nie wiadomo, słuchajcie. Dobra, idziemy. Mama tutaj nic mądrego nie mówi, także idziemy. Idziemy do laboratorium profesora. To jakaś dziewczynka, nasza sąsiadka. No cześć. Te napisy w języku Pokémonów. W świecie Pokémonów jest inny alfabet. Pewnie część z was to wie, taka mała ciekawostka. Nie jest to ani japoński, ani nasz łaciński alfabet, taki po prostu wymyślony na potrzeby tej gry. To jest chyba laboratorium Oaka. O, rzeczywiście! Od razu trafiłem. Ja będę chyba znał tę grę trochę na pamięć, no bo tak jak mówię, Pokémon Yellow to jest moje dzieciństwo. Czy ktoś tutaj nam czymś pomoże? Ale ładne, w ogóle ta grafika mi się strasznie podoba. Czy nie wiem, czy też zwróciliście od razu uwagę na to, bo ta grafika jest po prostu fenomenalna. Nie spodziewałem się, że to będzie tak pięknie wyglądać. Naprawdę jest idealnie. Te modele, te postaci. Na bogato wszystko. A co to, tylko dwa Pokémony do wyboru są? Profesora Oaka nie ma. Czy to są te Pokébole? Jak myślisz, które mieliśmy dostać?
Nie mogę się doczekać, aż go dostanę. No to profesor Oak pewnie tak jak wielu wyszedł i trzeba wyjść z miasta, to on nas zaczepi, co nie? Myślę, że to jest prawdopodobna wersja. Także wyłazimy sobie, słuchajcie, z miasta. O, jest profesor Oak, rzeczywiście. Moje dobre PJ-e, dzięki za pomoc. Jest i on, słuchajcie, jest i on, jest i profesor. Tutaj studiował te PJ-ki. Proszę bardzo, to nasz Kushi. Obiecałem, że dam ci Itzbanowi Pokemona, prawda? Dlaczego nie pójdziemy w takim razie do... I tutaj, pika pika, jakiś Pikachu tu wyskakuje na nas. Co to jest? A czemu to jest dziewczynka, ten Pikachu? Znaczy nie wiem czy to źle, ale generalnie chyba z tego co pamiętam, jak się jest chłopcem w starszych grach, to się ma startera też chłopca właśnie. Także spodziewałem się czegoś innego, a tu widzę po ogonku w kształcie serduszka, że to jest dziewczynka, że to jest Pikachu płci żeńskiej. Nie wiem, czy to zadziała, wątpię. Ja mam opóźnienie pomiędzy tym, co widzę na ekranie, a tym, co się dzieje w grze, także będzie ciężko, że tak powiem, wyczaić dobry moment na rzucanie. No Pikachu złapałem, także mamy swojego pierwszego Pokemona, to będzie mój starter, tak jak się spodziewałem, ale tak jak nagrywam, właśnie jest 3-sekundowe opóźnienie między tym, co się dzieje na konsoli, a tym, co ja widzę na ekranie właśnie tutaj nagrywarki, także... Będzie trudno mi rzucać, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Myślę, że to nie będzie jakiś mega duży problem, słuchajcie. Czy chcesz nadać imię temu Pikachu? Nie. Myślę, że w tej serii nie nadajemy Pokemonom imion. Co tu się dzieje? To jest bardzo żywotny Pokemon. No, muszę się z tobą zgodzić, profesorze. Wracaj! A, uciekł do laboratorium. Spoko. Profesor Oak! Przed chwilą były to tylko dwie kule, dwa pokebole, a teraz są trzy! Masz dobrą reakcję, chłopcze. W jednym z nich jest Pikachu, którego Kushi przed chwilą złapał. W takim razie, Kushi, ty złapałeś go sam? Ciekawe, czy mogę teraz po chamsku postąpić i wybrać innego pokemona niż tego, którego złapałem. To byłoby trochę chamskie, zaraz zobaczymy. Ciekawe, czy będę miał jakiś wybór w ogóle. Weź tego pokebola i... Trzymaj go dobrze tym razem. A zobaczymy, czy mogę wziąć jakiś inny. Tylko lewą ręką nie umiem grać, to może odłożę sobie kubek z kawą. Nie, nie można wziąć innego pokebola. Nie można wziąć innego. Czyli muszę wziąć to, co złapałem. Żeńska Pikachu jest moim starterem. Fajna animacja. Widać, że to jest takie prerenderowane. To nie jest tak w grze jakby nagrany ten filmik. Jest taka lepsza grafika w tej scence. Pikachu tutaj wącha mi łapę. O, Pikachu, nie chcesz wiedzieć, gdzie te ręce były, także... Nie, żartuję. Nie wiem, czemu tak wącha łapę. No po prostu musiał coś powąchać na powitanie. Trochę jak taki szczeniaczek. Szczeniaczki też wąchają ludzi. Nie wiedziałem, że Pikachu też tak robią, kurczę. Od dzisiaj będę to wiedział. Pikachu stał się twoim Pokemonem. Dzięki wielkie, dzięki za info. Okejka. Dziwny Pokemon. Nie lubi być w jednym miejscu. Dlaczego nie nadać mu imienia? Ale ja nie chcę imienia. Ja nie chcę. Także no, thank you, sayonara. Idziemy, słuchajcie, w drogę z moim Pikachu, a właściwie z moją Pikachu. A ten tutaj cwaniaczek co dostaje? Eeveego. Ciekawe, jaki był trzeci Pokemon w trzecim bolu. Ciekawe, czy kiedykolwiek się tego dowiemy? Pewnie nie. Pewnie to jest po prostu tak dla ozdoby, dla zachowania formalności, że tak powiem, że muszą być trzy startery jakby w laboratorium zawsze. To co, teraz będzie walka pewnie z naszym dzbanem. Tak mi się wydaje. Albo jeszcze najpierw profesor nam da Pokédexa. Pokédex otrzymujemy. Uzupełnić wszystkie Pokémony. Złapać je wszystkie. To jest właśnie cel tej gry. Można sobie też przesłać z Pokémon Go, ale jeszcze nie, bo dopiero gdzieś tam za Fuchsia City. Fuchsia City to jest chyba piąte miasto bodajże, także jeszcze trochę poczekamy, zanim będę mógł sobie przesłać Pokémony z Pokémon Go do Let's Go. Jeśli nie znacie mojego kanału, jeśli na przykład pierwszy raz oglądacie, zostawcie subka oczywiście, ale przede wszystkim, no ja gram od 2 lat w Pokémon Go na moim kanale, także mam 40 level, mam wszystkie Pokémony praktycznie w tej grze, także na pewno będę sobie w tej serii przesyłał też Pokémony z Pokémon Go do Pokémon Let's Go. W tym myślę, że shiny Pokémony. Postaram się zrobić taką drużynę, żeby przesłać sobie dużo fajnych shiny Pokemonów właśnie tutaj do Pokémon Let's Go, no bo oczywiście w Let's Go też są shiny. Jak się je prześle shiny z Go do Let's Go, to dalej będą shiny. Shiny, jak nie wiecie, to są takie inne kolory Pokemonów po prostu. Dobra, Pikachu za nami, ruszamy w drogę. Tutaj jeszcze można chyba w tej oryginalnej wersji Pokémon Yellow można było pójść do siostry naszego rywala po mapę, ale widzę, że tutaj mama po nas przyszła. Czy to jest ten słodziak, którego dostałeś od profesora? O, sam go złapałeś, to niesamowite. Więc ruszacie dzisiaj na przygodę.
przygotowałam się na to i mam dla ciebie mapę. No właśnie, wielo musieliśmy iść do siostry właśnie tam Garego po tą mapę. Teraz mama nam dała mapę sama, w klapkach wybiegła z domu. Kochana mama, mamy zawsze takie, jak to się mówi, opiekuńcze. Tutaj mam jakiegoś grubszego pana, zobaczmy co on ma do powiedzenia może. Pewnie nic, większość tutaj tych NPC-ów nie ma nic mądrego do powiedzenia, ale pozaczepiamy na razie trochę osób, zobaczymy czy to coś w ogóle daje. Najwyżej przestaniemy to robić później, jeśli nie będzie sensu tego robić. No, to są takie właśnie NPC, które nic mądrego nie mówią, tak jak sądziłem. Także słuchajcie, wejdziemy jeszcze do tego mieszkania, zobaczymy co jest w tej wersji gry. W tym mieszkanku, jakaś nasza sympatyczna sąsiadka. Zaraz ją tutaj zbajerujemy. Słyszałem, że ty i Zban dostaliście Pokemona. Cieszę się. To wszystko. Chodź, usmażę naleśniki. Zobaczymy, czy można jakieś tutaj coś usmażyć. O, zagadałem Pikachu przypadkiem. On tutaj podskakuje. Dobra. Można smażyć? Nie można smażyć. Można przeszukiwać śmietniki, tak jak w Pokemon Yellow? Chyba nie bardzo. Nie można śmietników przeszukiwać. Można wbijać ludziom na chatę, tak jak w Pokemon Sun? Do łóżka nie można. Dobra, to już mamy wszystko sprawdzone. Żadnych mega głupich rzeczy nie można robić. No i dobrze, to jest remake Pokémon Yellow, także gramy tak jak Pokémon Yellow. Pierwsza walka ever. Odish! Odisha tutaj nie było w Pokémon Yellow na pewno na tej drodze. To jest droga numer jeden. Słuchajcie, jak się tym rzuca? Excellent! A kurczę, miałem takie... No miałem laga, zawsze będę miał laga w rzucaniu, także musicie to brać pod uwagę niestety. Ale Excellent wszedł i się go złapało. Ej, powiem wam tak, złapałem pierwszego Pokemona w tej grze i już mi się to mega bardziej podoba niż łapanie Pokemonów w innych grach Pokemon. Tak naprawdę walczenie z dzikimi Pokemonami. Tak się mówi, że kurczę, ta gra jest uproszczona, Pokemon Let's Go jest uproszczone, ale póki co to mi się podoba. Tak naprawdę łapanie dzikich Pokemonów i walczenie z nimi w oryginalnych grach Pokemon to było takie na dłuższą metę nudne. Wiem, że na początku było fajne i tak dalej, ale jak już się grało w gry Pokemon praktycznie wszystkich generacji i tak dalej, to już w pewnym momencie to się robiło troszkę nudne. Także dla mnie to jest spoko w sumie akurat, że w tej grze jest inaczej i jest troszkę taka przyspieszona wersja, że tak powiem, interakcji z Pokemonami, czyli po prostu no widzę gościa, albo go łapię, albo nie łapię i tyle. Prosta sprawa, nie? Dobra, słuchajcie, spróbujemy jakoś tak rzucić, żeby wszedł znowu Excellent. Oj, teraz za słabo jakby rzuciłem, nie wiedziałem, że można za słabo rzucić. Jeszcze raz spróbujemy. O, teraz jakimś cudem trafiło, także zaraz wejdę w opcję po prostu i sobie to zmienię, żeby po prostu no normalnie jakoś klikając się łapało, bo wiem, słyszałem, że będzie można właśnie zmienić to w opcjach, także słuchajcie, troszkę będziemy musieli właśnie uproszczoną wersję tego łapania sobie wprowadzić, bo ja rozumiem, że jak ktoś gra na telewizorze, ma tam podłączone wszystko prawidłowo, no to jest mega na pewno wygodne i fajne takie machanie tym czymś. Tym kontrolerem. Mam trochę ubogie słownictwo, jak mówię tym czymś zamiast kontroler. Kontroler to nie jest jakieś trudne słowo. Dobra, jak się wchodzi w opcję, słuchajcie. Opcje Y. Przyspieszymy sobie tekst może troszkę. Ciszymy sobie muzykę trochę w tle może. Kurczę, nie da się w takim trybie przemienić łapania. Będę musiał jakoś sobie radzić z tym rzucaniem. A żadnych Pokemonów nie mogę sobie przesłać z Pokemon Go, dopóki nie dojdę do Fuchsia City. Także to jest kawałek naprawdę, spor mam do przejścia. Dobra. To co, nie tracimy czasu, tylko ruszamy dalej, łapiemy kolejne Pokemony. Teraz Ratata tutaj na mnie czeka, żeby zostać złapanym. Dobra, spróbujemy jakoś się do tego przyzwyczaić, słuchajcie. No dostał. Nigdy nie będzie to jakieś super łatwe, ale postaram się jakoś przyzwyczaić do tego dziwnego łapania w taki oto sposób. Mamy Ratatę w Pokédexie, nie jest źle. Jakiś tam XP jeszcze wpadł, także moje Pikachu też tam rosną w siłę. Już mam 4 Pokemony w sumie. Czwarty wpisk w Pokédexie. Bardzo fajnie. W sumie te Pokemony, co złapałem teraz, to były jeszcze takie niezbyt ciekawe, ale w sumie jak złapię jakieś kolejne Pokemony, to od tej pory czytam wszystkie wpisy w Pokédexie, bo może niektórzy z was są ciekawi właśnie, co jest w tych wpisach w Pokédexie powiedziane. Wiecie co? Podobno, z tego co wiem, warto łapać wszystkie poksy, także nie będę unikał może dzikich Pokemonów. Póki co tak w sumie przypadkiem ich uniknąłem. O, tu jest jakiś PJ, dobra, możemy go złapać, czemu nie? Będzie więcej expa, słuchajcie. Exp też jest ważny, także musimy expić. Hop. O, excellent. Kurczę, jak ja to zrobiłem, że excellenta rzuciłem w takich ciężkich warunkach, dobra. Udało się, ale zauważyliście, że jest taki lag, co nie? Pomiędzy tym, jak ja mówię hop i ruszam się, a tym rzuceniem. Ale to nie jest wina konsoli ani gry, tylko to jest wina tego jakby mojego całego zestawu nagrywania. Nagrywarka przesyła na komputer, jest opóźnienie i tak dalej, nie?
odisz piąty poziom, PJ czwarty i złapałem kolejnego PJ-a. No spoko. To będzie jakaś walka czy coś z tym gościem? Zobaczymy, chyba nie. Pikachu coś tam znalazł, zaraz zobaczę co on tam gada. Może znalazł coś w tych krzakach. Pikachu, co ty tu znalazłeś, przyjacielu? Tak wszedłeś w krzaki, może chcesz... O, raspberry znalazłeś. Już myślałem, że nie wiem, może tam chcesz załatwić jakiś biznes w tych krzakach. Dobra, słuchajcie, tutaj raczej nic nie będzie po tej stronie, bo to jest tylko takie do szybkiej podróży, że tak powiem, z powrotem do Pallet Town. Jesteśmy w Viridan City, czyli Vertania po polsku. I tutaj w Vertanii jest również sala, jest gym. W sumie leczyć się nie musimy, bo nie walczyliśmy, także pójdę od razu w lewo, bo to jest ścieżka do Ligi Pokémon. Nie tutaj, troszkę wyżej chyba. Chyba, że się trochę zmieniła mapa w stosunku do Pokémon Yellow, no to nie wiem, zobaczymy. O, zespół R tutaj na drodze nam stanął. Jesse James. Co wy tutaj, nie chcecie nas puścić, tak? Dobra, nie chcą nas przepuścić, to my pójdziemy sobie w lewo zobaczyć tą ścieżkę do Ligi Pokémon. Tutaj też powinniśmy spotkać rywala, jeśli jest podobnie jak w oryginalnym Pokémon Yellow. Ale zobaczymy. Ścieżka 22, no bo prowadzi właśnie już prosto na Ligę Pokémon. Tu są też ciekawe Pokémony, zobaczcie, Spearow. Inne Pokémony niż na ścieżce numer 1. Dobra, mamy Spearowka. Spróbuję go znowu jakoś w miarę dobrze złapać. O, to mi nie wyszło w ogóle. No dostał, no. dostał nieźle. Siedzi. Podoba mi się to, że tak łatwo się łapie Pokémony, że nie wyskakują cały czas i tak dalej, bo to jest mega wkurzające, jak wyskakują Pokémony tak naprawdę. Także spoko, że złapany. Pikachu 7 level. No i fajnie. No na pewno jest to taka trochę bardziej casualowa ta gra, tutaj nie ma co tego ukrywać. Ale jakoś nie powiem, że jest gorsza. Moim zdaniem jest bardzo przyjemnie się gra. Bardzo przyjemnie się gra, tyle mogę powiedzieć na ten moment. Tak wstępne wrażenia. Lata bardzo szybko, żeby chronić swoje terytorium. Także tyle wiemy o Spirowie od teraz. I co w tej trawie? Nic więcej nie ma nowego, ciekawego? Dobra, o, jest kolejny Spirow. Dobra, złapiemy go. Będzie więcej expa. Trochę rzeczywiście jak w Pokémon Go, że łapiemy wszystkie Pokémony tak masowo, że tak powiem. Jeśli wiecie, co mam na myśli. O, wszedł Grejcik. Takie masowe łapanie po prostu wszystkiego, co się rusza. Rzeczywiście to jest takie Pokémon Go dla tych, co nie chcą wychodzić z domu. W końcu będzie dobry argument dla tych, co grają na fake GPS-ie. Słuchajcie, kupcie sobie konsolę. Kupcie sobie Pokémon Let's Go i macie możliwość nie wychodzenia z domu, a gra jest dużo lepsza dla tych, co nie chcą wychodzić z domu. Ej, dwa pod rząd złapałem Spirowy i to jest jakieś combo. Coś tam się tam nalicza, że jakieś combo. Czyli co, jak się złapie te same Pokémony pod rząd, to coś tam się dzieje chyba. Coś tam się odblokowuje, nie wiem. Pikachu, coś tu jest w tym krzaczku, czy nie ma? Powiedz, przyjacielu. Antidotum. Także, widzicie, w krzakach są ukryte rzeczy. Co my tu mamy? Ale woda jest piękna w tej grze w ogóle, zwróć uwagę na tę wodę, nie? Aż tak po prostu chce się patrzeć na tę grę, grafika jest niesamowita. Tutaj Rattata jakiś dziki. Uciekł nam, co z tym krzaczkiem? O, zeskoczyłem, ciekawe czy coś było w tych krzaczkach. Pewnie jakieś śmieci, pewnie jakieś potki czy coś. Ale chciałem tam przejść się. Nie, tam już nic nie ma, tam jest tylko Liga Pokémon, także w tym momencie nie ma sensu tam wchodzić. Nie chciałem rozmawiać z Pikachem, ale nie widzę, że tak powiem, co się dzieje, nie mogę kliknąć tego bola. O, dobra. 5 pokeboli, fajnie. No tutaj w tej grze rzeczywiście dużo, dużo więcej się zużywa pokeboli niż w oryginalnych grach, pamiętam, na Game Boya, no bo wtedy Nidoran, muszę ją złapać. Muszę przejść dookoła i złapać Nidoran. Tutaj w tej grze, no, dużo bardziej masowo łapie się pokemony. Pamiętam, że w pierwszych pokemonach na Game Boya właśnie zanim się dostało pokebole, to trzeba było w ogóle pójść do miasta, wrócić się i dopiero się dostawało chyba 5 pokeboli na początek i potem jeszcze nie można było ich kupić, te 5 musiało wystarczyć na początek, nie? Także jest inaczej, jest dużo więcej pokeboli, na pewno tutaj pójdzie w ruch dużo więcej łapania. Mam 3 Spirowy pod rząd, to powinno nam dawać jakiś bonus czy coś z tego, co zauważyłem. 5 level PJ, okej. Chyba nie ma znaczenia, ile mam pokemonów w drużynie, jeśli chodzi o wbijanie expa, co nie? Mi się wydaje, że jakbym miał tylko Pikachu, to tyle samo expa by dostawał ten Pikachu. Nie jest tak jak w oryginalnych grach tych z pierwszej generacji. 3 pod rząd złapane Spirowy i to jest jakieś combo. Jest to jakieś combo, ale nie wiem, ile trzeba złapać, żeby dostać jakąś tam nagrodę, także nie wiem, czy będę to testował dzisiaj. Jak ktoś z was grał już tę grę, wiecie, piszcie mi w komentarzach, proszę was naprawdę też o porady, bo no tak jak widzicie, niewiele tutaj wiem o tej grze. Także jeśli macie jakieś protipy, jak najbardziej zachęcam was do... Jaka to była fajna animacja, jak tam uciekł tak trochę ten Nidoran. Zachęcam was tak czy inaczej do dzielenia się ze mną protipami. Nawet najsik to nie był? Nie wiem czemu.
trochę inaczej niż w Pokémon Go to musi działać, no bo w Pokémon Go to byłby po prostu nice taki rzut. Dobra, Nidoran żeński jest w naszym Pokédexie, także kolejny wpisik miał Raspberry. Widzę, że tutaj Berry też są tak jak w Pokémon Go, ewidentnie. Mamy wpisik Nidoran typu żeńskiego. Łagodnie usposobiony Pokémon, który nie lubi walczyć. W jego małym rogu jest trucizna. To chyba stąd się zawijamy, już mamy wszystkie Pokémony, które występują. Jeszcze złapię jednego Nidorana i ruszamy dalej. Dobra, wróciliśmy do Viridian City. I tutaj jakoś coś trzeba zrobić, żeby nas przepuścili przez tą ścieżkę, także wejdźmy może do Centrum Pokémon, czy coś, może trzeba się nauczyć, że tak powiem, używać Centrum Pokémon. Może tam nas czeka jakaś rozmowa, czy coś, no zobaczymy. Siostra Joy z Chansey tutaj czekają, oczywiście, żeby nas... O, wyłączone, nie działa Centrum Pokémon, dobra. Nie ma problemu. Tutaj jakieś NPC są, ale to chyba nic nie wnoszą. No z kimś tutaj ewidentnie musimy pogadać, może chodzi o Pokémon Market, słuchajcie, żeby tutaj nauczyć się kupować w markecie rzeczy. O, właśnie, sprzedawca w markecie. Czy przyszedłeś z Pallet Town? Musisz znać profesora Oaka, mam dla niego paczkę. A no właśnie, tak samo było w Pokémon Yellow, zapomniałem o tym. Paczka dla profesora Oaka. No, było coś takiego. Dobra, to co, musimy się wrócić teraz w takim razie. Czy chcesz wrócić się automatycznie do laboratorium? Tak. Jak ja kocham tę grę, jak ja kocham takie uproszczenia i ukłony w stronę graczy. To jest bardzo wygodne. Jestem zwolennikiem takich rzeczy, nie wiem, może nie jestem hardkorowym graczem, ale dla mnie fast travel, jakieś wszystkie udogodnienia dla graczy są fajne. Kushi, już wróciłeś? Jak tam twój mały Pikachu? I Pikachu tutaj już mnie bardzo kocha, ewidentnie, także tutaj profesor Oak chyba się zdziwił, o to chodziło w tym dialogu, nie wiem nawet. Tak czy inaczej, dostałeś paczkę, ziomeczku, masz coś dla mnie? Tak, dałem profesorowi jego paczkę, dzięki za przekazanie jej. Panie profesorze, o Kushi, Pikachu na tobie jeździ? O, nawet nasz dzban wrócił. Dobry timing, chciałem wam dać pewne przedmioty. Raspberry dostaliśmy od profesora, okej. Jeśli chcesz złapać Pokemona, rzuć mu takie berry, to wtedy będzie większa szansa na jego złapanie. Wiemy to, moi drodzy, bo graliśmy w Pokémon Go. Przynajmniej większość z nas, także chyba ruszamy dalej, no bo tu już profesor nic mądrego nie ma do powiedzenia. Czy będzie walka z rywalem? W końcu dzban rzuca nam wyzwanie. No tak, czekałem na tę walkę z rywalem. To będzie nasza pierwsza walka taka prawdziwa, bez, że tak powiem, łapania, tylko z walczeniem. Zobaczymy, jak wygląda walka w tej grze. Powiem wam, że widziałem transmisję na żywo innych kanałów, jak robiły właśnie Pokémon Let's Go i specjalnie ustawiłem swoją twarz tutaj po lewej u góry, żeby nie zasłaniać walki. Bo w każdym innym miejscu ekranu zasłaniałoby walkę, także myślę, że fajnie to wygląda, co nie? Tutaj jakiś Growl obniża atak, Tailwind chyba zmniejsza defensywę, Quick Attack. Zrobimy Thundershocka po prostu, bo tu jest bonus stab do tego Thundershocka, także pewnie będzie troszkę więcej obrażeń niż Quick Attackiem. On wchodzi taklem, bardzo niskie obrażenia. Fajnie, że tutaj są też ukryte podpowiedzi od razu. Klikam Y i mam całe info o tym ataku. Power 40, a zobaczymy sobie od razu... O! Nie, to chciałem kliknąć. Zobaczymy sobie od razu na przykład Quick Attack, ma Powera. Też 40, no czyli ewidentnie dużo lepiej jest stosować Thunder Shocka, bo Thunder Shock ma bonus stab. O ile w tej grze są staby, podejrzewam, że są, no bo ciężko by było usunąć stab z Pokémonów. To by było trochę by przesadzili, jakby stab usunęli. Rozumiem, że ta gra jest uproszczona, no ale stab musi być. Stab to jest taki bonus, że Pokémon, który na przykład jest elektryczny jak Pikachu, używa ataku elektrycznego, wtedy jest bonus do obrażeń. Tylko ten bonus jest ukryty. Normalnie ludzie o tym nie wiedzą, w grze to nie jest pokazane w żaden sposób, ale... No, po prostu jest coś takiego i kto ma wiedzieć, ten wie, że istnieje taki bonus, także... Wy też już o tym wiecie, jeśli nie wiedzieliście wcześniej, także warto używać ataków, że tak powiem, zgodnych z typem Pokémona. Wygrałem bez problemu. Bo mój Pikachu miał też wyższy level, także w sumie tak to wygląda. Ruszamy, moi drodzy, w dalszą drogę. Z mamą się nie żegnam, bo już się żegnaliśmy. O, tutaj nasza koleżanka, zobaczcie, nasza sąsiadeczka tutaj przyszła nas pożegnać. Chyba, nie wiem, może tak po prostu stoi i patrzy się w trawę. Coś tu czuję, że będzie tutaj jakaś akcja typu ten, zakochana para Jacek i Barbara. A nie, to też jest starsza siostra po prostu naszego przyjaciela, dała nam jakieś ubrania sportowe. To są ubrania dla Pikachu? O, przyjacielu. Dobra, zróbmy tego partner play. Naprawdę? Będziemy głaskać swojego Pikachu teraz? Dobra.
Przyjacielu, ja nie umiem tego stosować, bo to jest jakieś takie... Przecież dobrze wiesz, że ja gram na tutaj nagrywarce, nie będę mógł tego za bardzo robić, ale dobra. Na razie wiedzmy, że istnieje coś takiego, można głaskać swoje Pokémony, jak ktoś jest tym zainteresowany. Tak jak widzieliście, można pogłaskać Pikachu, on jest wtedy szczęśliwy, pewnie coś tam mu się... Jakieś bonusy robią, czy jakieś nam daje Raspberry, czy coś. Dobra, łapiemy wszystko, co się rusza i idziemy dalej, bo to jest właśnie nasza podróż Pokémon, także... Tutaj zrobię małe cięcie, bo musimy jeszcze raz przejść tę trawę i... Zaraz do was wracam, jak będziemy z powrotem w Vertanii. A nie, wracam do was szybciej, bo Pikachu chce się nauczyć Double Kicka, to jest dosyć ważne, także... Dajemy mu tego Double Kicka zamiast może Tail Whipa. Ziomeczek ze sklepu stoi na drodze, także da nam pewnie potionka, tak jak w oryginale. Tak jak w Pokémon Yellow dostaliśmy potionka. Znowu cięcie. I dochodzimy właśnie do miasta, tylko że teraz ten chłopak, co tu stał, nas zaczepia i będzie walka. Będzie walka Pokémon, a tam w tle już widać, że nasz rywal Dzban też będzie chciał walczyć, także... Ta droga powrotna do miasta jest naszpicowana, można powiedzieć, walkami Pokémon. A ta walka będzie mega prosta, bo to jest tylko Rattata. O, jednym ciosem, no bo trzeci level ten Rattata, chłopie, z czym ty do ludzi, bez przesady. Więcej expa tak naprawdę wpada za załapanie Pokémonów niż za te walki, ale musimy też jakoś kasę zbierać, żeby mieć za co kupować Pokébole na przykład. Dobra, jest nasz przyjaciel Dzban. Wyglądasz na zadowolonego. Pokonałeś innego trenera? Świetnie. Skoro jesteśmy na tym temacie, twoje Pokémony mogły stracić trochę HP albo PP, więc zabierz je do centrum Pokémon. To jest darmowe, możesz je wyleczyć po walce. PP, jak nie wiecie, to jest jakby punkty użycia ataku. Każdy atak ma ileś tam razy, ile można go użyć, zanim się skończy. I wtedy trzeba iść też do centrum Pokémon, nawet jeśli macie pełne życie. Dobra. Leczymy Pokémona w centrum Pokémon. Teraz już widzę, że naprawione wszystko, można spokojnie się leczyć. Tutaj Pikachu idzie do siostry Joy. Zobaczcie na te obrazki, są takie same jak w Pokémon Go były podczas tego takiego śmiesznego eventu, że zmienili obrazki. Chyba na Game Boy Advance były podobne te obrazki. Taki pixel art, tak czy inaczej, wyszedł z tego. I co, wyszliśmy z centrum Pokémon, także myślę, że teraz pora pójść na północ, no bo już ewidentnie droga jest wolna. Tylko zobaczymy, co to jest za domek. Szkoła trenerów. A możemy wejść zobaczyć, co jest w środku. Oczywiście nie ma to jak tutaj być intruzem na lekcji, czyjeś pani prowadzi zajęcia, a my tutaj wbijamy. I raczej tutaj myślę, że no może jedna z tych postaci daje nam jakiegoś na przykład potionka albo coś, ale raczej są to tylko takie podpowiedzi dla tych, co nie umieją za bardzo jeszcze wszystkiego na temat Pokémonów. Także myślę, że odpuścimy to sobie i idziemy po prostu dalej na północ. Tu jest jakaś chatka, tu jest też sala właśnie. Sala odznaka ziemi, tylko pewnie jest zamknięta, jak znam życie. Tak, jest zamknięta. A w tej chatce kto mieszka tutaj? Nie wiem, czy sprawdzać wszystkie chatki, czy jest sens. Raczej nie ma sensu, ale możemy raz na jakiś czas do jakiejś chatki wejść, zobaczyć, czy coś ciekawego będzie. Może zmienić imię Pokémona w menu głównym. No dobra. Raczej ci ludzie mają takie podpowiedzi właśnie co do po prostu grania. O, to jest drzewko. Jak będę miał kat, to pewnie będę mógł przejść tędy, ale nie mam kat. Także kiedyś trzeba będzie tu wrócić. Ścieżka numer 2. I tędy dojdziemy sobie do lasu wertańskiego. Ciekawe, co jest w tej trawie. O, kolejne Rattaty. Ciekawe, czy na jakimś wyższym levelu. Jednego możemy sobie złapać na próbę. Nie są na jakimś wyższym levelu te Rattaty. Czwarty level. To chyba nie ma sensu tutaj kampić. W takim razie idziemy dalej po prostu już do lasu wertańskiego. Dziewczyny siedzą. Tu jakaś uczennica. Chyba nie zagadujemy ich, tylko wchodzimy do lasu, słuchajcie. Las Vertański, Viridian Forest, tutaj... O, co ten PJ jakiś taki? Co on ma? Jakąś energię magiczną? Taką aurę miał czerwoną? Co to się dzieje? Jest wielki! Jest wielki, dlatego tak się świecił na czerwono, słuchajcie. Wybierz berry, żeby łatwiej było go złapać. Aha, czy jak jest duży Pokémon, to jest trudniej go złapać, tak? Rozumiem. I co, to jakiś bonus? Za dużego Pokémona? Nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, rzucamy go. O kurczę, to był beznadziejny rzut. Jeszcze raz. O, dostał Greyta, może być. Może być takim Greytem. Z Raspberry powinien się złapać i co, będzie więcej expa za takiego dużego PJ-a, zobaczymy zaraz. I co? A, jest bonus do expa właśnie za to, że jest duży. Także więcej expa, 26 expa dostaliśmy. Także takie boksy z czerwoną otoczką trzeba łapać. To jakaś dziewczyna pod drzewem, będzie nas atakować, jak nie mam. Czy masz dużego Pikachu? Czy masz dużego Pikachu? Kurczę, te teksty są jakieś takie dwuznaczne chyba. Takie dziewczynki, już takie teksty, no nieładnie. Dobra, słuchajcie, może mój Pikachu nie jest zbyt wielki, ale myślę, że dla ciebie będzie wystarczający. Zrobimy double kicka, bo to jest atak typu walczącego, on będzie super efektywny na typ normalny, który ma Rattata. No widzisz,
tutaj, że tak powiem, nie rozmiar, a technika ma znaczenie. Droga koleżanko, jeszcze musisz się tego nauczyć. 16 expa wbite, podjdź 9 poziom i co? Teraz ci łyso Joanna Krupa, widzisz? Lepiej się skup na modelingu, a my ruszamy dalej. Tutaj po lewej w oryginalnym Pokémon Yellow było coś. Pamiętam, jakiś przedmiot chyba w trawie. Tutaj też jest, widzę. Podobnie jak w Pokémon Yellow, 5 Pokeboli. Okej, nie będę atakował wszystkich może Pokémonów tutaj dzikich, bo to naprawdę niedużo expa jest za to. Jeśli pamiętam drogę z Pokémon Yellow, to tędy nie wiedzie droga. Ale przejdziemy się tędy tak, żeby przejść cały las, żeby wszystkich trenerów pokonać, żeby było więcej expa, wiecie. Myślę, że nie ma co robić takiego speedruna tej gry, tylko po prostu zawalczymy z wszystkimi na spokojnie, przejdziemy sobie tę grę na spokojnie. Bez jakichś tam specjalnych kombinacji. Gościu ma Weedla, Weedla jeszcze nie mamy w Pokédexie, ale zaraz złapiemy, bo gdzieś tam się kręcił, widziałem w tle jakiś Weedle, to jest typ robaczy. Thundershock powinien być ok. No był ok. Wiecie, co jest fajne też w łapaniu takim Pokémonów, że po prostu się rzuca? Nie trzeba się martwić tym, że Pokémon na przykład zemdleje nam, bo za mocno go uderzymy i tak dalej. W sumie to jest wygodne, w sumie to mi się podoba. Dobra, tu jest jakiś dziki Weedle, złapiemy go sobie. O nie, Oddish! Tego Oddisha nie zauważyłem. Czy dajemy Raspberry Pokémonom? Nie wiem, czy jest sens dawać Raspberry wszystkim Pokémonom, które spotykamy. Muszę sprawdzić, czy jest jakiś bonus do expa za użycie Raspberry. Ciężko się to rzuca, kurczę, jak się tak... O, dobra. Nie było Great'a niestety. Tutaj chyba nie ma Nice'a po prostu. Może być tylko albo Great, albo Excellent. O ty Paukersonie, tak mi wyskakujesz? Kurczę, ja ci dam. Jeszcze jeden Raspberry. Jeszcze raz rzucamy. Kurde. Ciężko tak w linii prostej to jakby rzucić. Nie wiem, jak to w ogóle czyta. Chyba to jest po prostu taki żyroskop i on czyta ruchy tego, niezależnie w którą stronę, że tak powiem, poruszy tym. Pikachu 10 poziom w końcu. Myślę, jak ja pokonam Brocka, pierwszy lider Brock. Ma Pokémony kamienne, może jakiś tutaj Iron Tail by się przydał na tym Pikachu. Zobaczymy, czy się nauczy jakiegoś ataku, jak nie, to będziemy łapać, słuchajcie. Kurczę, przecież ja mam Oddisha. Jak nie, to będziemy walczyć Oddishem w takim razie. Po to te Oddishe były tutaj do złapania najwyraźniej, żeby właśnie móc pokonać Brocka. Nie wiem, na którym Oddish ewoluuje w Gluma, ale potem chyba dopiero w Wildluma z kamieniem ewoluuje, z tego co pamiętam. O ile w tej grze też są kamienie ewolucji, tutaj Leaf Stone w tym przypadku byłby potrzebny. Mamy w pisik, słuchajcie, Weedla. Uważajcie na jego ostry stinger, no to coś, czym kuje na głowie. Chowa się w trawie i krzakach, gdzie je liście. Fajne te wpisy w Pokédexie. Zawsze można coś się dowiedzieć o Pokémonie. W sumie... Ej, Pikachu dziki? Dziki Pikachu tu chodzi, patrzcie. Tym razem męski. Będzie, słuchajcie, tym partnerem dla naszej Pikachu. Ciekawe, czy w tej grze jest rozmnażanie Pokémonów, bo generalnie w większości gier jest rozmnażanie Pokémonów, także... Ewentualnie będziesz tu miała swojego, że tak powiem, ogiera, koleżanko. Mam nadzieję, że nie masz tutaj żadnych zastrzeżeń. Kurczę, nie trafiłem na Great'a. Ciekawe, czy się złapie. Nie wiem, zobaczymy. O, złapał się. O ty! To nie jest jak w Pokémon Go, że po trzech tutaj poruszeniach nie możesz wyskoczyć. Może po trzech poruszeniach wyskoczyć, także można zostać, że tak powiem, strollowanym. Jeszcze raz używam Raspberry. I jeszcze raz rzucam w linii prostej. Postaram się, żeby go trafić jakoś. O, yes, excellent. O to chodzi. No tego, z tego już nie wyskoczysz, kolego drogi. Już jesteś zmuszony tutaj do, że tak powiem, prokreacji z moim starterem. Nie masz żadnego wyboru. Nie masz wyboru, kolego. 46 expa za niego dostałem, to jest dużo expa. A, będę musiał też mieć jednego Pikachu, żeby go ewoluować w Raichu. Bo z tego co wiem, startera nie można ewoluować niestety w Let's Go, także moje pikaczki już nie ewoluuje, a tego malca może kiedyś ewoluuje sobie w Raichu, jak znajdę kamień odpowiedni. Ej, co ten Weedle jakiś taki malutki Weedle, może za niego też będzie więcej expa za to, że jest malutki, słuchajcie. Czyli na niebiesko świecą się malutkie robaczki, a na czerwono duże. Okej, okay. Będę o tym pamiętał. Spróbujemy jakoś go porządnie znowu rzucić. O, great. Ja tak instynktownie kierowałem, że tak powiem, w tego Pokémona swój kontroler, ale to nie ma znaczenia. Mogę nawet, kurczę, tutaj rzucać sobie albo za siebie, byleby mój łokieć ruszał się w linii prostej i wtedy to, że tak powiem, łapie, że ten ball jest dobrze rzucony. O, Caterpie! Wyskoczył Caterpie, także będzie wpisik w Pokédexie. Chodź tu, przyjacielu. Złapię cię na Raspberry. Pamiętam, w Pokémon Yellow się łapało właśnie Caterpie i trzeba było go ewoluować szybko w Butterfree, żeby mieć w ogóle szansę jakąś z Brockiem, no bo bez tego, no to niestety
nie było żadnych Pokemonów takich super efektywnych na Brocka. Nie można było złapać Oddisha tutaj w lesie wertańskim, nie było żadnego wodnego, trawiastego Pokemona. Jedyna szansa to było właśnie zrobić Caterpie, ewolucję w Butterfree, żeby nauczył się Confusion. I wtedy właśnie, no, była szansa pokonać Brocka. Albo niektórzy tak długo ekspili Pikachu, aż po prostu, no, pokonywał sam kamienne Pokemony, co nie? Czytamy o Caterpie w Pokédexie. Jeśli dotkniesz tego czułka na jego czole, to wypuści obrzydliwy zapach, żeby się chronić. No cóż, trochę to obleśne, ale taka właśnie jest fizjologia tego Pokemona. Kakuna na dziko. Okej. Okay. Ej, powiem wam, że tak się wciągnąłem w tę grę, że nie chcę przestać w nią grać, a ten odcinek już się robi troszkę długi. Nie wiem, ile ten odcinek wyjdzie, mam nadzieję, że nie jakiś mega, mega długi, ale kurczę, nie mogę przestać grać w tę grę. Pomimo, że to wiecie, no muszę już skończyć ten odcinek zaraz, usiąść do montażu tego filmu, bo parę cięć w nim będzie, parę przyspieszeń i tak dalej, no to nie chce mi się przestawać grać, kurczę, no ale muszę ten filmik zaraz wrócić dla was, bo dzisiaj jest dzień premiery, także głupio by było, gdyby był spóźniony ten film, chociaż pewnie większość wyświetleń na tym filmie będzie już jakiś czas po premierze. Piszcie w komentarzach, kiedy oglądacie ten film, czy w dniu premiery, czy po jakimś czasie, czy na przykład w 2019, kto ogląda w 2019, łapa w górę i piszcie w komentarzu, jestem ciekaw, ile osób ogląda w 2019 ten film. Może się poruszać jedynie odrobinkę. Kiedy jest w niebezpieczeństwie, może wystawić taki swój kolec, żeby zatruć przeciwnika. Ciekawe, skąd mu wychodzi ten kolec. Czy z czoła, czy gdzieś z innego miejsca. Tego nie wiem. To co? Tutaj jakieś kolejne Pikachu. Wszędzie pełno Pokemonów. Aż ciężko ich uniknąć. Spróbuję jakoś ich uniknąć, bo już mamy wysoki level. Nie ma sensu łapać wszystkiego, tylko te duże będziemy łapać może. Tylko te takie największe. Bo za nie jest więcej expa, także myślę, że jest więcej sensu je łapać, a tamte zwykłe będziemy pomijać na razie. I tak już mamy dosyć silną drużynę, dosyć wysokie poziomy, także myślę, że w tym momencie z Brockiem już bym dał sobie radę. Chodź, przyjacielu. Excellent! No widzicie. Jednak można jakoś się przyzwyczaić do tych rzutów nieziemskich. W sumie, po przyzwyczajeniu się przez ten pierwszy odcinek, uważam, że łapanie w taki sposób rzucaniem jest mega wygodne. Nawet pomimo, że mam laga w tej grze w stosunku do tego, co widzę na ekranie, to i tak już przyzwyczaiłem się do tego laga i po prostu wiem, żeby odpowiednio wcześniej rzucić bola, nie? Jest to mega wygodny sposób grania. Ja powiem wam, że oglądałem trochę też jakichś filmów na amerykańskim YouTubie przed premierą, że tak powiem, Pokémon Let's Go. Było dużo hejtu na tę grę, że ona będzie jakaś taka gorsza od tych normalnych gier Pokémon, taka uproszczona za bardzo. Mi się ta gra strasznie podoba. Jest naprawdę wciągająca. Przejdziemy sobie tędy, słuchajcie, tu jest... Na tych tablicach są tylko tam jakieś pewnie... Butterfree dziki! O, łapiemy skurczybyka! Chodź tu, przyjacielu! Chodź tu, nie uciekaj przede mną! O, dorwałem cię! Haha, mamy Butterfree dzikiego! Ale skurczybyk, no! Nasz pierwszy Butterfree, słuchajcie! Dobra, zrobimy tak. Damy mu raspberry, na pewno będzie ciężko go złapać. Tutaj muszę uważać. Muszę rzucić jakiegoś Great Tacanami, bo inaczej będzie... O, gdzie ty latasz, ty? Gdzie ty tam latasz? O chłopie, to będzie ciężko go uprzedzić. Dobra, trochę trafiłem, ale nie jest to great, ani nic. Ciekawe, czy wyskoczy. Pewnie wyskoczy! Trzymamy kciuki wszyscy mocno. O ty, kurczę, Paukersonie. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze jeden raspberry. Mógłbym rzucić na naba, wtedy nie będzie się tak ruszał na boki, ale... Kurczę, z tym raspberry jest większa szansa na złapanie, także wolę chyba rzucić raspberry. Chodź tu do mnie. Aaaa! Kurczę, znowu zły rzut. Jak tak się rusza na boki, to ciężko trafić. Dobra, siedzi. Mamy Butterfree w Pokédexie, udało się. Jeszcze gdzieś tam Kakunem się przydało wyhaczyć i Beedrilla. To już byśmy mieli wszystkie Pokémony w Pokédexie z tego miejsca. 71 expa, ale dużo. Warto łapać ewoluowane formy ewidentnie w tej grze, bo jest więcej expa za nie. Dobra, Butterfree w Pokédexie. Nie zdążyłem przeczytać, co tam było napisane. Dobra, przeszliśmy tę część, gdzie, że tak powiem, nic nie ma konkretnego. Bulbazaur? Ja widzę tam Bulbazaura, słuchajcie. Pokonamy tego typa, musimy szybko biec po tego Bulbazaura, zanim gdzieś tam, że tak powiem, zniknie nam z oczu. Bo Bulbazaura to ja chętnie przygarnę, nawet będę go trenował. On się przyda na pewno na Brocka i w ogóle. Ja sobie, jak już dojdziemy do tego Fuchsia City i do tego Safari Zone całego, gdzie można przesłać Pokémony z Pokémon GO, to ja sobie prześlę na pewno też Shiny Bulbazaura po prostu, bo mam w Pokémon GO dużo Shiny Bulbazaurów. Ale do tego czasu mogę trenować zwykłego Bulbazaura na przykład. Albo tego Oddisha, może będę trenował na razie, no nie wiem. Tak czy inaczej, Bulbazaura chcę złapać, żeby mieć go w Pokédexie, będzie exp za złapanie go i tak dalej, także idziemy go złapać, słuchajcie, moi drodzy. I myślę, że będę trenował Bulbazaura, tylko nie wiem, czy teraz już, czy dopiero jak sobie prześlę tego Shiny z Pokémon GO. Napiszcie w komentarzach też, co sądzicie na ten temat, ale fajny Bulbazaur. Ale ta grafika jest fajna!
tutaj muszę duże propsy naprawdę. Pokémon Company, Nintendo, Game Freak. Te trzy firmy są odpowiedzialne za tę grę. Trzeci level ten Bulbazał tylko, ale słaby. Dobra, spróbujemy go złapać. O, excellent! O, już z tego nie umkniesz, przyjacielu. Taki Raspberry, taki excellent. Poddaj się od razu, mam cię, chłopie, w Pokédexie. Mamy Bulbazaura, słuchajcie, w Pokédexie. No powiem wam, że jest coś takiego w tej grze, że ekscytuje się człowiek tym. Kurczę, mam 26 lat i się ekscytuje tym, że łapie Pokémony. No jest coś fajnego w tej grze, naprawdę. Quick Attacka chce się nauczyć, a Mirror Move co robi? Aha, powtarza atak przeciwnika, dobra. Nie musi tego PJ znać, niech się nauczy Quick Attacku albo coś. Ja nie wiedziałem, że PJ może Mirror Move'a. Pamiętam, że Spiro się uczył Mirror Move'a w tych starych grach. Ale okej, dobra, czytamy o Bulbazaurze. Przez wiele dni może nic nie jeść. Dzięki tej bulwie na swoich plecach chowa tam energię. Przechowuje tam energię, że tak powiem. Czy coś, to jest jakiś przedmiot, widzę w krzaczorach. Raspberry. No, o, widzę Metapoda. Dobra, będzie Metapod też do Pokédexu. Fajne to jest, jakie to jest fajne, że nie atakują cię same Pokémony i nie wiesz co, tylko sobie wybierasz, z czym chcesz walczyć. To jest też takie mega dobre rozwiązanie. Kurczę, ludzie tak narzekali na tę grę przed jej premierą. A ja tu widzę same pozytywy, naprawdę. W końcu Pokémony zostały tak trochę zreformowane na lepsze. Po prostu wygodniejsze są teraz dla graczy. Nie ma już tak, że atakują cię w kółko te same Pokémony, ty się wkurzasz i czekasz, aż w końcu złapiesz tego, spotkasz tego jednego, którego chcesz akurat złapać. Tylko po prostu widzisz od razu, jakie są Pokémony zamiast tego i możesz sobie wybrać, z którym chcesz walczyć, którego chcesz łapać. No przecież to jest tylko na korzyść gracza, to jest bardzo wygodne i fajne. Nie widzę jakby powodu, dla którego ktokolwiek miałby być przeciwny temu, co nie? Dobra, weźmiemy sobie chyba Double Teama zamiast, słuchajcie, zamiast Growla, bo Double Team się przydaje, zwiększa evasiveness, czyli jakby unikanie ataków. Double Teama chętnie się nauczy na Pikachu, bo to w wielu sytuacjach się przydaje. I wpisik w Pokédexie Metapoda, mamy nowego Pokemona. Używa swojej skorupy, żeby się bronić. Jednak bardzo duże uderzenie może sprawić, że ta skorupa pęknie i on po prostu wyjdzie z niej. Ups, to musi strasznie wyglądać, taki niedojrzały Metapod jeszcze wychodzący ze skorupy. Dobra, nie łapię tego PJ-a, chociaż się o kurczę, wszedłem w kakuna. Ja nie umiem chodzić jedną ręką takim analogiem. Ja nigdy nie gram na konsolach zazwyczaj. Może się przyzwyczaję, będę umiał chodzić normalnie. No wolałbym, żeby można było, słuchajcie, tak jak ja gram teraz. Aha, muszę kliknąć najpierw. Tak jak ja gram teraz, żebym mógł sobie grać lewym i prawym kontrolerem naraz. No ale można tak robić tylko jak się włoży te kontrolery w samą konsolę, że tak powiem, w tym trybie handheld. Nie można korzystać z takiego tutaj kontrolerka, który ja tutaj mam. Wychodzą z założenia, że jak ktoś chce grać samemu, to sobie będzie grał na trybie handheld i będzie trzymał całą konsolę w rękach. A może ja czegoś nie ogarniam i czegoś nie umiem zrobić? Nie wiem, piszcie mi w komentarzach, jak wiecie. Dobra, walka z trenerem tutaj na pewno. Chociaż się odwrócił od nas trochę, ale... A nie! On nie chce walczyć. Tam Pikachu jakiś, ale też może go pominiemy. Zawalczymy z tą dziewczyną tutaj. Ale ta gra jest świetna, ta gra świateł. Gra świateł, taka... ta grafika. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że piękne są takie jakby shadery i tak dalej. Brittany! Czy też masz jakieś tutaj dwuznaczne teksty dla nas? Nie, ewidentnie nie, tylko masz Nidorana żeńskiego, dobra. Co my zrobimy z tym trującym Nidoranem? Czy coś konkretnego zrobimy z trującym Nidoranem? Chyba nie, chyba Thundershocka po prostu normalnie. Tak jak sobie myślę. Dobra, Nidoran odpada. I co, już po walce? Chyba już po walce, tak mi się wydaje. Szybko poszło. Okej, okay, idziemy dalej. To już będziemy szli w stronę wyjścia z lasu. Można górą pójść albo dołem. Dobra, pójdziemy dołem chyba. Zobaczymy z tym typeczkiem jeszcze. Gościu się nazywa Doug. Doug to jest zdrobnienie od Douglas, jak ktoś nie wie. Dosyć popularne imię w krajach anglosaskich. Ono jest pochodzenia tak chyba konkretnie irlandzkiego, a na pewno celtyckiego. Ładne imię w sumie, Douglas. No. Nie wiem czemu tak teraz gadam o imieniu tego typa. Ja lubię komentować. Jak nie znacie mojego kanału, jesteście tu pierwszy raz. No cóż, wiedzcie, że lubię komentować na przykład imiona postaci w grach i tak dalej. Sorry, ale o czymś trzeba gadać. Dobra, idziemy w lewo. Tu jakiś Weedle, to sobie pominiemy. Tu jakiś Kakuna też pominiemy. I to już jest... Idziemy, słuchajcie, w stronę wyjścia z tego lasu. Tu już będzie wyjście, ale w tym momencie myślę, że jest dobry moment, żeby zapisać grę, skończyć ten odcinek i w następnym odcinku wychodzimy z lasu. Tu walczymy z Brockiem. O odznakę czego?
chyba skały, tak się nazywa ta odznaka po polsku, czy głazu, nie pamiętam. Pierwszą odznakę kamiennych Pokemonów. Łapa w górę, subskrybujcie kanał, widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Postaram się na jutro zrobić kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie, cześć.